Beata Pardyl, witam i zapraszam na niedzielne wydanie aktualności. Wcześniej niż zwykle, bo dziś sanoccy hokeiści powalczą w kolejnym meczu z drużyną z tych. Oto najważniejsze tematy. Miliony na sport i rekreację. Czy to się opłaca? Szczęśliwy finał tragicznej historii. Samorząd przegrywa z plagą dzikich wysypisk śmieci. Młodzi odkrywcy planetoid z Jasła. Zaczynamy od milionów wydawanych na miejskie ośrodki sportu w regionie i pytania, czy nie są to zmarnowane pieniądze. W Sanoku zakończył się właśnie audyt miejscowego MOSiR-u. Jak na razie nie ma żadnych zarzutów, ale biegły rewident uznał, że instytucją można było lepiej gospodarować, a kto źle zarządza, ten musi liczyć się z cięciem dotacji. Tak sanocki MOSiR, baza ekstraligowego hokeja, może mieć kłopoty. Nasi reporterzy sprawdzili, jak z wydatkami radzą sobie inne podkarpackie ośrodki sportu. Jan Fuchs, wynajęty przez władze Sanoka biegły rewident, przez godzinę wymieniał nieprawidłowości związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za zupełnie zbędne uznał na przykład wynajmowanie kancelarii prawnej i licznej ochrony obiektów. Jednak główny zarzut dotyczy niskich dochodów wypracowanych przez ponad 50 pracowników MOSiR-u. Kryta pływalnia, hotel, tor lodowy czy arena Sanok dają tylko około miliona złotych przychodu rocznie. Wynikiem działalności MOSiR-u jest nadwyżka kosztów nad przychodami. Powoduje to, że w bilansach wykazywana jest strata, która jest pokrywana przez budżet gminy miasta Sanoka. W ubiegłym roku samorząd Sanoka dopłacił do działalności MOSiR-u około 5,5 miliona złotych. W tym roku taka skala dotowania nie będzie możliwa. Władze Sanoka gwarantują jedynie utrzymanie zaplecza dla ekstraligowego hokeja. Pozostali muszą liczyć się z ostrymi cięciami. Wnioski zawarte w audycie są jednoznaczne, a my jako władze miasta jesteśmy, jak widać, bardzo zdeterminowani w tym, żeby wygenerować pieniądze na wkłady własne do środków unijnych. Dlatego władze Sanoka gorączkowo szukają oszczędności. 7 milionów złotych to planowane cięcia w budżecie Sanoka. MOSiR jest jedną z instytucji miejskich Sanoka, które dotknie to przymusowe oszczędzanie. Tak wygląda sytuacja w Sanoku. Dla porównania sprawdziliśmy mielecki MOSiR, który w ostatnich latach najbardziej zadbał o rozwój swoich obiektów. To m.in. nowo wybudowany, oddany w 2014 roku stadion piłkarsko-atletyczny oraz nowoczesne baseny. Stąd duże wydatki. Dofinansowanie ze strony miasta wynosi 50%, a cała kwota? Na rok 2015 jest to 6 milionów 900 tysięcy złotych. To są środki, które są potrzebne do tego, żeby te obiekty, o których wcześniej wspomniałem, mogły funkcjonować. Te pieniądze się zwracają, można tak powiedzieć? No nie. Niestety nie. Mamy zaplanowany plan przychodu, plan sprzedaży tak zwany i to jakby realizujemy. Natomiast nie pokrywa to kosztów, które są potrzebne na bieżące funkcjonowanie obiektów. A to już MOSiR w stolicy Podkarpacia, które doskonale pamięta jeszcze czasy PRL-u. Korty tenisowe oraz pływalnie, w przeciwieństwie do użytkowników, od lat cierpliwie czekają na nowy blask. Z danych wynika, że w roku 2014 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczył na wydatki ponad 5 milionów złotych. Oznacza to, że sam basen uzyskał dochód ponad 3 milionów, a dofinansowanie ze strony miasta to 40%. Podobnie będzie i w tym roku, i to nie tylko w Rzeszowie. W Tarnobrzegu kwota zaplanowana na wydatki to 5 849 000 zł. Miasto dofinansuje tę działalność w 70%. Z kolei w Przemyślu na działalność MOSiR-u przeznacza się 4 600 000 zł, w tym 50% to dofinansowanie samorządu. W tej działalności wydatki będą rosły, bo rosną oczekiwania mieszkańców związane z rekreacją i sportem. Uważam, że powinni mieszkańcy mieć większy dostęp do obiektów MOSiR-u częściej, w bardziej atrakcyjnej formie. Basen jest ciekawy, atrakcyjny, aczkolwiek brakuje paru rzeczy, na przykład dla dzieci. Hale przede wszystkim sportowe, do uprawiania gimnastyki na przykład. Ostre cięcia wydatków na sport i rekreację na pewno będą zniechęcały do odwiedzania nawet takich miast jak Sano. Pogorzelcy z Szówska odliczają już dni do przeprowadzki. W styczniu stracili niemal wszystko, nie stracili jednak nadziei, także dzięki państwu. Sześcioosobowa rodzina zamieszkała kątem u krewnych i z ich pomocą i wsparciem sąsiadów próbowała dokończyć rozpoczętą kilka lat temu budowę nowego domu. Niestety zabrakło pieniędzy na materiały budowlane. Tu na szczęście wyjątkową hojnością wykazali się widzowie z całej Polski. Nowy dom jest już prawie gotowy. Rodzina kompletnie załamana po tragedii sprzed 2 miesięcy nie spodziewała się takiego finału. Czekamy teraz na wylewki i po prostu jak najszybciej się wprowadzić.
Chcieliśmy na święta, ale nie da rady. Po prostu Bozia i tak dała nam taką pogodę, jaka jest. Na ten wszystko schnie. Tynki zrobione. Kanalizacja, woda podpięta. Józef Wysocki w dniu pożaru późno w nocy wracał z dorywczej pracy. To on zauważył płomienie i uratował śpiącą w domu rodzinę. Żonę, syna i córkę z wnukiem. Przeżyli, ale zostali z tym, co mieli na sobie. Kilka lat wcześniej Wysoccy zaczęli budowę nowego domu obok starego drewnianego. Powstały fundamenty, na resztę brakło pieniędzy. Po pożarze, dzięki pierwszej pomocy sąsiadów i rodziny, budowa ruszyła na nowo. Po emisji materiałów przyszła bardzo potrzebna pomoc na jej kontynuację. Wpłaty od osób prywatnych i zgłoszenia od producentów materiałów budowlanych. Jeden pomagał za chwileczkę, drugi chciał dać to samo. No oczywiście nie braliśmy od wszystkich tego wszystkiego, bo po co mu to zalegać? Innym ludziom też pomoc jest potrzebna. Rodzina jest ogromnie wdzięczna za ten odzew, bo pozwolił jej odzyskać nadzieję na przyszłość. Jeden pokój dla córki, to jest z Anglii, dla Basi, jak będzie przyjeżdżać, bo przyjeżdża bardzo rzadko. Żeby miała też swoje lokum, tu będzie łazienka, tu będzie pokój taki mały dla wnusia, dla Kubusia. Wysoccy nie spodziewali się, że ofiarność będzie tak duża. Jakaś starsza pani dała nam meble, baniaki, przetwory, co miała dla siebie zrobione, różne kompoty, sałaty, nawet maszynę do szycia. W domu są już wszystkie instalacje i centralne ogrzewanie. Dzisiaj był przywieziony przez steropian, bo znosiliśmy tutaj też do budynku na podłogi, na ogrzewanie, podogrzewanie. Z Rzeszowa ostatnio był szwagier, też jeździł po przywoził rzeczy, które dostał. Rodzina liczy dni do przeprowadzki, bo teraz mieszka w jednym pokoju u rodziny po sąsiedzku. Folia, plastikowe kubły, a nawet kanapy. Zdziwiliby się Państwo, co można znaleźć na dzikich wysypiskach śmieci w gminie Jawornik Polski. Jest ich co najmniej kilka. Jak zarejestrowały nasze kamery, wciąż przybywa na nich nowych śmieci. Gminni urzędnicy nie widzą problemu, bo jak mówią, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizują. Ich zdaniem śmieci podrzucane są na działki prywatne, a to wykracza poza ich kompetencje. To wysypisko śmieci znajduje się tuż przy ruchliwej drodze w miejscu, gdzie nie można się zatrzymać. Jednak jak widać, przepisy sobie, a życie sobie. W starych i nowych stertach śmieci można znaleźć wszystko. Pojemniki, wersalki czy plastikowe butelki. Takich miejsc w gminie Jawornik Polski jest więcej. Jeżeli zdarzają się przypadki, gdy mieszkańcy zgłaszają nam, że są dzikie wysypiska, my jako gmina nie mamy żadnej legitymacji tutaj, żeby wchodzić na czyjąś działkę i te śmieci wywozić. Samorządy powinny przyjmować sygnały o pojawieniu się nielegalnych wysypisk odpadów i zobowiązywać posiadaczy tych odpadów, a przede wszystkim właścicieli nieruchomości do ich usunięcia z miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpadów. Wykonuje się to w trybie postępowania administracyjnego. Takie wysypiska to realne zagrożenie ekologiczne, dlatego wielu przyrodników i ekologów alarmuje zarówno do władz gminy o zajęcie się problemem, jak i do mieszkańców, którzy zamiast segregować śmieci, wyrzucają je do lasu. Organy ścigania byłyby w stanie namierzyć sprawcę. Nikt tego nie robi. Widocznie nikomu się nie opłaca. Przecież z tych odpadów wszystko idzie do wody gruntowej. Ludzie piją tą wodę później. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim tłumaczy, że samorząd realizuje ustawę. Postawił nawet dodatkowe pojemniki do segregacji śmieci. Obiecał także zająć się problemem dzikich wysypisk śmieci. Jeżeli będzie sygnał, że są telewizory w lesie, są szkła, są pampersy, pralki i inne rzeczy, to zareagujecie? Na pewno gmina nie pozostawi tego obojętnie, ale tak jak powiedziałem, nie należy to do zadań gminy. To właśnie jest przede wszystkim rola samorządu i ich zadanie, bo porządek, nawet na przykładzie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gmina odpowiada za wszystkie odpady komunalne wytwarzane na terenie gminy. Dzikie wysypiska śmieci to problem pokoleniowy, bo wiele odpadów rozkłada się nawet przez kilkadziesiąt lat. Największym utrapieniem dla środowiska naturalnego jest plastik, który rozkłada się od 100 do kilkuset lat. Jednorazową plastikową reklamówkę produkuje się w sekundę. Używa średnio przez 25 minut. Zanim się rozłoży, potrzeba nawet 450 lat.
I nie o takim trwałym śladzie w kosmosie myślą jasielscy gimnazjaliści, którzy właśnie odkryli nieznane dotąd planetoidy. Rzecz ważna, bo te czasem niewielkie ciała niebieskie, uderzając w Ziemię, mogą doprowadzić do zagłady cywilizacji ludzi, o ile wcześniej nie zasypią nas śmieci. Odkrycie właściwie jest podwójne, bo uczniowie odkrywają planetoidy, a nauczyciele pasję swoich uczniów. Astronomiczne odkrycia nie zależą już tylko od obserwowania nieboskłonu przez lunety. Teraz szkiełko i oko wspomagają programy komputerowe. Z ich pomocą Paulina Bunar, Katarzyna Żołądź, Kinga Moskal, Wiktoria Śliwa i Szymon Michałowski, uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, odkryli trzy planetoidy. Astronomia jest taką wszechstronną dziedziną, gdzie trzeba na pewno wiele rozumieć, wiedzieć, trzeba posiadać pewne informacje. Droga do odkrywania asteroid czy planetoid to analizowanie zdjęć nieboskłonu wykonanych teleskopem Pan-STARRS na Hawajach. Materiały są w rozdzielczości ponad miliarda pikseli. Należy je porównać, zaznaczyć ewentualne różnice, a następnie przesłać do międzynarodowej instytucji Hanson Universe realizującej program Pan-STARRS. W zależności od ilości materiału, czasami mi to zajmuje godzinę, czasami dłużej, nawet dwie albo trzy godziny. Traktuję to całkowicie poważnie. Uczniowie, którzy odkryli planetoidy, będą mogli je nazwać. Wśród odkrywców są finaliści ogólnopolskiego konkursu astronomicznego Astrobot. Moim najnowszym pomysłem jest opracowanie silnika fotonowego, dzięki któremu będziemy mogli osiadać na komecie czy planetoidzie z prawie 100 tysięcy większą precyzją. Jadę z tym pomysłem do Warszawy na olimpiadę. Zajęcia w obserwatorium astronomicznym oraz komputerowe analizowanie zdjęć i odkrywanie asteroid mają bardzo wymierne znaczenie. Większość z nich krąży po orbitach nieprzecinających orbity Ziemi, ale uważa się, że pod koniec epoki kredy uderzył asteroid o wielkości 10 km Ziemię, co miało tragiczny skutek. Naukowcy ustalili, że ostatnia eksplozja meteoru nad Czelabińskiem była silniejsza niż wybuch bomby jądrowej. Dlatego tak ważne jest to, co robią młodzi pasjonaci astronomii z Jasła. Decydują o tym pasje uczniów, które należy odkrywać. Nam się akurat tak udało, że obserwatorium powstało w Jaśle i mieliśmy taką dobrą bazę, gdzie możemy sobie przychodzić, dokształcać się z astronomii. Od 2012 roku uczniowie z Jasła odkryli 7 asteroid. Na koniec aktualności sportowe. Sanoccy hokeiści w trzecim meczu półfinału ligi ponieśli pierwszą porażkę na tym etapie rozgrywek. Mistrzowie Polski po emocjonującym spotkaniu ulegli w Tychach GKS-owi 2-5. Gospodarzom mecz ułożył się wybornie. Już po 90 sekundach cieszyli się z prowadzenia. Briana Pitona pokonał Patryk Kogut, a Sanoczanie grali wtedy w osłabieniu. W pierwszej tercji padł tylko jeden gol. W drugiej najpierw wyrównali goście. Bramka to zasługa Chrisa Hoga. Niestety 9 minut później Jarosław Rzeszutko znów uradował tyskich kibiców, zdobywając bramkę na 2-1. Gdy w 50 minucie spotkania Kacper Guzik podwyższył prowadzenie GKS-u, sytuacja Sanoczan zrobiła się nieciekawa. Jednak podjęli walkę i w 55 minucie Dawid Turoń zdobył kontaktowego gola. Za moment Michael Cichy miał szansę doprowadzić do remisu, jednak przegrał pojedynek z tyskim bramkarzem, a półtorej minuty przed końcem Rzeszutko trafił na 4-2. Sanoczanie wycofali bramkarza, ale strzałem do pustej bramki skarcił ich Józef Witek. Mistrzowie Polski przegrali 2-5. Przegraliśmy pierwszą bitwę, wygraliśmy dwie, także na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiadomo, to jest play-off, to nie jest, przepraszam za obrazę, Polonia Bytom, tylko GKS Tychy, która ma bardzo dobry skład. Rywalizacja w półfinale trwa do 4 zwycięstw. Za kilka minut kolejny mecz tej pary. Zapraszamy na transmisję tuż po aktualnościach. W drugiej lidze piłkarskiej świetny mecz tarnobrzeskiej Siarki. Podopieczni trenera Ryszarda Kuźmy pokonali na wyjeździe lidera rozgrywek Rybnicki Row. Jedyna bramka tego meczu padła w 42 minucie spotkania, a nielicznych kibiców gości ucieszył Przemysław Oziębała. Tarnobrzeżanie przez większą część drugiej połowy grali w osłabieniu, po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Jakuba Więcka, ale ten korzystny dla siebie rezultat zdołali dowieść do ostatniego gwizdka arbitra. Ta czerwona kartka pomieszała nam troszkę szyki i ta gra może nie wyglądała z naszej strony tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Oto pozostałe rezultaty spotkań naszych drużyn. Hutnicy nie dali rady ekipie Nadwiślana Góra. Mielecka Stal w dramatycznych okolicznościach zremisowała ze Zniczem. Więcej o piłce w wieczornym magazynie Sport Wydarzenia. Jak Państwo usłyszeli, za chwilę kolejny mecz sanockich hokeistów. Wcześniej zapraszam jeszcze na prognozę pogody. I do zobaczenia.